Cześć Wam wszystkim i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Trochę mnie nie było, a to dlatego, że od września nie mieszkamy już w Szczecinie. Przeprowadziliśmy się do Torunia i ten czas od września do tak naprawdę początku nowego roku był dla nas czasem takim oswajania się, przyzwyczajania się do przestrzeni, więc ani nie miałem chęci, ani nie miałem może okazji nawet do tego, aby publikować kolejne materiały. Co prawda w zeszłym tygodniu pojawił się krótki film z mojego spaceru po parku przy Bydgoskim Przedmieściu. My mieszkamy na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu, to jest bardzo fajna dzielnica, o której postaram się Wam opowiedzieć w kolejnych odcinkach. A dzisiaj spotykamy się dlatego, że chciałbym przedstawić Wam obiektyw, który trafił do mnie jakiś czas temu na testy, do zabawy, żebym mógł się podzielić pierwszymi wrażeniami z jego użytkowania. Jest to obiektyw Sigma 10-18-28 Contemporary dla mocowania Fujifilm X i ten obiektyw był z nami ostatnio na wycieczce w Albanii, z której kilka fotografii mogliście widzieć przed chwilą i kolejne fotografie zobaczycie w dalszej części tego materiału. Jestem niezobowiązany, ale chciałbym się podzielić z Wami tym materiałem, tymi informacjami na temat szkła, ponieważ uważam, że to jest dla takich osób jak ja, które lubią podróżować, które lubią zwiedzać okolice, które interesują się architekturą, czy w ogóle wszystkim, co jest związane z fotografią, zwłaszcza na szerokim kącie, to jest to szkło skierowane właśnie do Was i mam nadzieję, że raczej mam nadzieję, to od Was zależy, czy spełni Wasze oczekiwania, czy będziecie chcieli go spróbować, czy je kupicie, aczkolwiek jak dla mnie na pierwszy rzut oka i na pierwsze moje takie spotkanie z tym obiektywem jest to świetna konstrukcja, która się sprawdziła naprawdę fajnie w ostatnich tygodniach. I żeby nie przedłużać, przejdźmy do takiego overview tego obiektywu. Sigma 10-18 mm to kolejna propozycja producenta z kategorii jasnych zoomów z autofokusem dla matryc APS-C. W opakowaniu standardowo znajdziemy kupę papierów, obiektyw, dwa dekle i osłonę przeciwsłoneczną. Nie znajdziemy tu natomiast skarpety do przechowywania szkiełka. Dla mnie to żaden problem, bo co do skarpet to oczywiście jest to miły dodatek, aczkolwiek dla mnie praktycznie bezużyteczny i pewnie wylądowałaby w szufladzie wstydu razem z innymi, których ciężko się mimo wszystko pozbyć. Obiektyw jest zapakowany w bezpieczny wkład z tektury, a producent dodaje do niego 3 lata gwarancji. W kwestii budowy to jest to ultra lekki i kompaktowy instrument, który wydaje się niezwykle mały. Producent wskazuje, że jest to najmniejszy i najlżejszy ultra szerokokątny obiektyw typu zoom dla matryc APS-C na świecie i jest to niewątpliwym osiągnięciem. Na tubusie znajdziemy oznaczenia producenta informujące o modelu szkła, zakresie ogniskowych, średnicy filtra oraz srebrną ikonkę wskazującą, że jest to obiektyw serii Contemporary. Tylny dekiel skrywa maskownicę w kształcie prostokąta, metalowy bagnet oraz styki łączące szkło z korpusem. Tubus wyposażony został na szczęście również w gumowy kołnierz chroniący połączenie przed kurzem i zachlapaniami. Pod przednim deklem znajdziemy frontową soczewkę o średnicy 36 mniej więcej mm, otuloną gwintem mocowania filtra o średnicy 67 mm. Obiektyw podczas ogniskowania wysuwa się, zmieniając swoją fizyczną długość z 68 mm do 77 mm, więc obiektywnie niewiele. Tuż za soczewką znajdziemy miło pracujący pierścień zmiany ogniskowej obracany w prawo o około 75 stopni. Sam pierścień dla mnie mógłby być nieco szerszy, ale moimi palcami wciąż da się go swobodnie używać. Zaraz za nim znajdziemy karbowany pierścień ostrości o nieskończonym obrocie, zlicowany z karbowanym w tym miejscu tubusem, więc czasem ciężko go wyczuć pod palcami. Rozważyłbym tutaj wydruk dodatkowego pierścienia nieco usprawniającego chwyt. Producent informuje o świetnych wynikach w kwestii focus briefingu dla funkcji wideo i rzeczywiście czy na 10 czy na 18 mm jest bardzo dobrze, dlatego ten obiektyw powinien sprawdzić się zarówno w filmowaniu jak i vlogowaniu, o ile mamy aparat ze stabilizacją, ponieważ szkiełko niestety nie daje nam takiej funkcjonalności. W kwestii flare to tutaj możecie zobaczyć jak to wygląda dla przysłony 2.8 i ogniskowej odpowiednio 10 i 18 mm i jak dla mnie jest bardzo dobrze. Bokeh również został wzięty pod uwagę podczas projektowania i rzeczywiście jest bardzo miły, nienachalny i wyważony.
Na podstawie moich wrażeń z niestety dość krótkiego użytkowania tego obiektywu wnioskuję, że jest to w tym momencie chyba najlepszy podróżniczy szeroki kąt do wielu zastosowań. W połączeniu z aparatami wyposażonymi w stabilizację otrzymujemy produkt, który sprawdzi się zarówno w foto, jak i wideo. Do tego ostrość obiektywu zarówno w centrum, jak i na brzegach kadru już od 2.8 jest świetna i na tyle pewna, że udało mi się nawet skorzystać z tego szkła podczas zlecenia w teatrze. Teraz zapraszam Was na kilka kadrów z podróży do Tirany oraz kilka sztuk z teatru. Thank you.